Witam wszystkich na moim kanale. Wybaczcie, że nie wrzucałem żadnych filmików, aczkolwiek jestem już poza granicą Polski. Tak Wam pokażę pokrótce, ile dzisiaj tam wyniosła produkcja na ten moment i produkcję z wcześniejszych dni. No widocznie tam u mnie już jest ładna pogoda, bo jest nabite dzisiaj 7,3 kW, chwilowa 2,47. Zobaczymy, jak to wystartowało dziś. Już o 6:10 ruszyły panele nam. Nawet ładnie się to rozkręciło, bo przed 10:00 1,4 kW. No i teraz maksymalnej szczytowej 2,55 kW było. Całkiem fajnie. Nie powiem. Oby tak dalej. Ale to nas nie interesuje. Przejdźmy do miesiąca. Ile tu było produkcji? O, sekundka. Nie mogę trafić. 10 było 13,1 kW. 11 tak samo 13,1. 12 13 kW. 13 znów 13,1. 14 również 13 kW. Tak się gdzieś utrzymuje te 13 kW, nie wiem czemu. Dzisiaj 7,3 już jest. A weźmy to na moc. Przykładowo 14. Już. Pracowała nam ta fotowoltaika. Tutaj do godziny 17:30 maksymalne jakieś 2,07 kW i wystartowało nam to o tak samo gdzieś 6:10 już ruszyła produkcja 14. Co tu było 13? 13 nasza produkcja jak wyglądała. O 6 wystartowało. Tu już o 8:30 mieliśmy 1,5 kW. I szczytowa tak w okolicy 2,10 kW. Produkcja nam się zakończyła o 17:30. Miesięcznie, jak do tej pory, można sobie zauważyć, jest wyprodukowane na obecną chwilę 119 kWh, a instalacja ruszyła 3. Jeszcze raz zobaczmy, bo już nie pamiętam. 2 ruszyła, no ale to ruszyła dość późno, to można liczyć, że ta instalacja wystartowała nam 3. 2, jak widzieliście, tam rzuciłem filmik, ona wystartowała dopiero o 14 coś. No to można sobie liczyć, że od 3 ta instalacja nam pracowała. Dziś jest 15, 12 dni, 120 kW. Już jest coraz lepsze wyniki uzyskujemy. Aczkolwiek pamiętajcie, że te panele, jak mówię, cały czas są skierowane 12 stopni na zachód. To nie będzie takiego uzysku jak z paneli skierowanych typowo na południe. Z paneli skierowanych typowo na południe będzie to trochę lepiej. O, widać, teraz zaszło u mnie widocznie słońce.
bo wyszło 0,63 chwilowej. To najszybciej jakiś słoneczko nam zaszło i przez to wyszło już nam teraz mniej. Zrobię zestawienie z całego miesiąca. Zobaczymy, jak to będzie nam wychodziło. Tak to ciężko ocenić jest, jak ta produkcja się będzie miała do rzeczywistości. 120 kW, no jest fajny wynik, można powiedzieć, bo jest 9, ja na marzec to już będę miał tyle prądu produkowanego, tak liczę, że tam jakieś 250 kW się zrobi w marcu teraz. Aczkolwiek zobaczymy, może więcej, może mniej. Więc ja tyle przez miesiąc nie zużyję. Dobrze, ja kończę odcinek. Odezwę się tam do Was wkrótce. Oglądajcie, subskrybujcie, polecajcie. Cześć!